Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i nadarzyła się okazja, dwugodzinne okienko, żeby nagrywać coś dla was, więc kurczę, no lecimy z Far Cry'em 4, odcinek 19, jeżeli się nie mylę. Ej, kurde, już myślałem, że ta seria pozostanie zapomniana na moim kanale, a jak okazuje się, nie. Dobra, misja dla Amity w tamtym kierunku, a daleko to czy dosyć blisko? No nie aż tak blisko bym chciał, ale tu jest wioska, dzień dobry. Ej, plakat propagandowy jeszcze przy okazji. No to trzeba będzie się nim zająć. Kurde, czemu go jeszcze nie zerwałem? Ale właśnie, moment, to będzie już ten, za który dostanę nagrodę, czy jeszcze mi będzie brakowało jednego? Bo pamiętam, że czytałem ostatni napis. Pozostały dwa do kolejnej nagrody. Czy może w międzyczasie podniosłem jeszcze jeden gdzieś przypadkiem? Ej, miotacz ognia. Aha, nie miałem go wcześniej, a teraz mam go przy sobie cały czas. Aha, nie. Do stosu i jak najbardziej uzbrojenie. No shit, jeszcze jeden w prawo poproszę. Co tak wolno? Spokojnie, kurczę, widzicie, nawet jestem tak kiepski w tym momencie, jeżeli chodzi o umiejętność ustawiania broni, że zapomniałem co, gdzie i jak. Nie, ale dobra, powrócił łuk. Pieniędzy, trochę mam pieniędzy, więc można nabyć strzały zapalające, ewentualnie wybuchające. Dobra. Jeszcze jakieś? Nie, chyba z grubsza już mam wszystko. A, oprócz koktajli Mołotowa. Nie wiedzieć czemu. Kurde, koktajle muszą być. No granatnie to samo. Do oporu. No, zbiornik paliwa. O, a za mało pieniędzy już. No dobra, no to wyprztykałem się z całego siana. Więc teraz już ewidentnie trzeba po prostu iść do Amity, bo tam pewnie za misję coś się zarobi. No tylko przypominam, że teraz Sabal rządzi w Złotym Szlaku, a nie Amita właśnie, więc może to będzie coś w stylu detronizacja Sabala, że ona będzie chciała mu tam coś koło świstka narobić, no nie wiadomo. Ale dobra, gdzie jest ten plakat? Kurde, miał być gdzieś, no właśnie tu. A jest, proszę bardzo, czy uda mi się tam doskoczyć, żebym nie musiał zużyć koktajlu? Pewnie, że tak. Dobra, kurde, kawałek jeszcze. Odrobinkę, no, świetnie. Zerwał go lewitując w powietrzu, no ale tak to się robi, jeżeli chce się zaoszczędzić troszeczkę koktajli. 31, 4 kolejne nagrody. A, moment, czyli nagroda już była. Aha, super. Ej, wiesz co? Kurde, wsiądę, ale jako kierowca, jeżeli pozwolisz. Moment, pasażer zostanie. No, nie, trzeba ich wypuścić. Niestety nie chcą ze mną jechać do Amity. Czyżby dlatego, że ona teraz nie przewodzi? Że ona jest tylko drugorzędną postacią teraz w Złotym Szlaku? Cholera wie. Ale kręci się koło tygrysów. Więc może trzeba będzie ją uratować, dobra. Wow! Sorry, zawsze mi się myli. Wciskam gaz z GTA, a tak naprawdę to jest strzał, więc nie bierzcie tego do siebie. Ej, chodź moment, tam jakiś ktoś mnie próbował wypatrzyć przez chwilę. No jak tu się debilnie zawraca, no kurde. Dobra, nieważne. Ja jakoś dam radę, nie martwcie się. Dojedziemy na miejsce w jednym kawałku. No chyba, że znowu pomylę, czym się tutaj wciskało gaz i walnę sobie granatnik przez pysk. O, shit! Takie buty. No dobra, gdzieś tam ktoś coś, jakoś coś. O, to jest ostrzał z moździerzy przecież. Dobra, jeden martwy. Nie, ale serio, nie podoba mi się ten ostrzał z moździerzy. Jak mogę ich wspomóc teraz? A, wydarzenie ukończone, a tam moździerzami dalej naparzają do nas. No to pięknie. Mam tu wiadę. Ej, o dziwo, tak. Kurde. Ej, dobra, i za każde wykonane wydarzenie karmiczne dostanę żetony. No bo przypuszczając sturm na fortece Deplera, chyba wyprztykałem się ze wszystkich. Zresztą sprawdźmy to od razu. Bo i tak trzeba wysiąść. Kurde, do SMG nie kupiłem naboi. Jeszcze mam 3, jak coś. No dobra. Spokojnie, damy sobie radę. A mi to gdzie jesteś? 200 metrów w tamtą stronę, kurde, na górze. A może tędy faktycznie, tak jak pokazuje waypoint? Ej, nie, to jest bardzo stroma dróżka do góry. Dobra. Więc chyba obędzie się bez wspinaczki. Choć w sumie kto wie. No zresztą zaraz zobaczymy. Jak się troszeczkę bardziej zbliżę. Oj nie, już widzę miejsce na kotwiczkę. Trzeba będzie się powspinać. No ale dobrze, że takie miejsce już zostało znalezione. Że nie będę musiał się błąkać. Dobra, dziob. Nie, serio, trochę jak Batman.
Bo Spider-Man to wiadomo, pajęczynka i tam żadnej kotwicy na końcu nie ma, nie? Ale Batman używał czegoś podobnego. No, choć później już raczej z taką końcówką, która wbijała się w ściany, a nie miała kotwicy na końcu. No, ale zamysł podobny. Rzucasz i wchodzisz. No, tylko on jeszcze miał wysięgnik do tego, automatyczny. A, dobra, tam zresztą. Kurde, Arkham Knight niech się pojawi wreszcie. Muszę zagrać. Na razie ominąłem tylko jedną część. Tą ostatnią, którą zrobiło inne studio i nie jest tak dobra. Origins czy coś? No, ale dobra, już koniec o Batmanie. No wiedziałem, że tu się zacznie od reprymendy. Dobra, o tym nic nie wiedziałem, że tam palimy coś jeszcze. W sumie mogłabyś na początku zluzować chociażby. No chyba, że on tak bardzo jest zagłębiony w przeszłości, że no chce wprowadzić, kurczę, takie prawo, to nie, ja za tym nie jestem. No dobra, czyli teraz się tym zajmiemy. Na polecenie Amity, zapewne. No dobra, wolałbym ochraniać ludzi, no ale jeżeli to są jakieś ważne zabytki kulturowe, no to czemu nie? Śpiący święci. Święci z Bostonu. Nie no, raczej nie. Ale film też dobry. Niewybitny, ale dobry. Dobra, 200 metrów stąd tylko. Ustal położenie śpiących świętych. No skoro jest oznaczone na mapie, no to chyba raczej nie muszę tego ustalać, nie? Ale no. Chyba, że chodzi o bardzo dokładne określenie położenia, a ja mam tylko ogólną lokację. No, kit, podejrzewam, że tu mam kłada. Kładem powinienem wjechać w każdą szczelinę prawie. Oj, tylko czy moja kotwica tam sięgnie. No dobra, zeskoczmy z lotni. Jak kurczę, niestety. Dalej tego nie zmienili. Ej, wow. Tam na pewno da się wejść, tylko czy da się wejść stąd? Ej, ja bym tak spróbował... No, hardkorowo po ścianie po prostu, bez żadnej kotwiczki. Cyk, tutaj na przykład, tu przebiec. Ech. No dobra. Pierwsza wtopa już na samym początku. Nie, ale serio, a może tu jakoś, kurde, coś? No, miejsce... Kurde, za wysoko. Ale czy... Ej, ale tutaj? No tutaj dam radę, na pewno. No i o to chodziło, dobra. No to teraz, kurczę, dyndam jak Tarzan na linie, ale tylko przez chwilę. Ale zaraz replay. Ej, może tam wyżej od razu? No pewnie. Zaoszczędzimy trochę. Nie będę musiał tutaj się pieprzyć w to. No dawaj. Aha, tutaj się trzeba rozhuśtać, tak? No to bujaj się. Oj nie, odszczep jeszcze nie, jeszcze nie. No chyba, że teraz. O, pięknie. Kurde, może faktycznie to jest tam. Ale nie, no w ogóle nie jestem w żółtej strefie jeszcze. Ej, dobra, ale nie zabiję się, prawda? No, nawet, kurczę, gram zdrowia mi nie spadł. Ej, no to jest posąg. Czy to jest Kira? Tego nie wiem, ale... No dobra, jakby coś tutaj cofniemy zaraz. Oj, platformer się delikatnie z tego zrobił. Nie, ja też w ogóle jestem mega zaskoczony ciepłym przyjęciem materiałów z Rogue Legacy. Tej platformówki 2D podobnej do Castlevanii. Nie, serio, jestem w ciężkim szoku. Zaraz właśnie po nagraniu dwóch czy trzech odcinków z Far Cry 4 nagram jakiś z Rogue Legacy dla was, spokojnie. Jest popyt, będzie i podaż. Ja to za nie było głupie. Nie, dobra, w ogóle nawet nie wiem, czy dobrze się teraz schuśtam w dobrym kierunku. No to jest kolejny posąg, no ale... Dobra, kit, odczep się. A może tam? O, i tu po krzakach, dobra. No już parę posągów zlokalizowałem, ale... A może miałem je zniszczyć? O właśnie, teraz dopiero zaczynają się śpiący święci, więc pewnie teraz będę musiał tam się cofnąć właśnie. Zgadłem? Nie, moment, sprawdźmy to, bo to by było mega turbo głupie. Dobra, znowu bez uszczerbku. Kurde, to jest tam wyżej, a tutaj jakoś nie wejdę? Może? Nie.
Dobra, trudno. No to jeszcze raz po pnączach. I polecimy tak jak chcą, no trudno, dobra. Cóż, czasami trzeba podążać zgodnie z zamysłem autora konkretnego questa. Ej, wow, tutaj. Ej, ale jeszcze przy okazji. Na szczęście AJ nie jest na tyle niski, żeby tego nie zerwać. No co, no wbijamy, nie? Tak samo jak do fortecy Deplera. Czy tam Leplera. O, ty, nie musisz mnie od razu widzieć. Dobra, nie w głowę. Ale to nie było celem głównym. Dobra, gdzie były kamyki? Tutaj, dobra. To jeszcze tam. Patrz tam, w tamtym kierunku. Ach, się ruszył! No, ale chyba nie zdążył mnie zauważyć, więc alarmu nie wszczął. O kurde, dobra. Aaaa, już mnie widzieli. Tutaj, czy oni wysadzili właśnie tą świątynię, którą ja miałem uratować? 5 minut! No sorry, trzeba rushować, a mam mało w SMG, a to jest moja broń do rushowania. No później ewentualnie granatnik jeszcze. Oj, kurde, ale się wkopałem. Ale się wkopałem teraz, a będę musiał dokonać zamiany. No eliminuj go, no pewnie. Dobra, ale teraz tak, serio, już go możesz puścić. Snajpa. Teraz kto i skąd? A beczka rozwalona, już później z niej nie skorzystam, ani też. Oj, ty dżdalu, o kurde. O. No, już nawet nie musiało być w głowę, serio. Dobra, ale przeładuj. Na wszelki wypadek, mięcha nie mam, więc trzeba na granaty zmienić. Dobra, SMG, resztka magazynka. Nie, ogólnie gdyby nie to, że mam jeszcze 4 minuty, to bym wziął te wszystkie rzeczy dookoła. No dalej, wejdzie. Roślinkę jeszcze zdążę. Przyda się kolejna mikstura lecznicza. Jeszcze nie jesteś martwy? Ej, właśnie tego nie kumam. Jest koleś, którego konikiem tak właściwie jest walka wręcz, bo biega z maczetą i tak chyba bez problemu jestem w stanie nożem pokroić, ale jak jest koleś z pukawką, to strzela mi kolbą w pysk i tracę cały pasek zdrowia praktycznie. To jest troszeczkę głupie. Troszeczkę nieprzemyślane. Dobra, przeładujmy, jeżeli mamy czym. Oj, cicho było. 20 pocisków dodatkowych. No jeszcze trochę ta broń pozipie. Nie wiem jak długo, ale jeszcze troszeczkę. Dobra, snajperów brak. A to chyba można skrócić dystans. Wchodząc tędy. Oj tam. Już się nie denerwuj. No jakby co kałach, ale dobra. Co tutaj mam zrobić to właściwie? Obręb pozostały posąg. Oj, jeszcze zdążę. Dobra, kit, oni nadlatują, to ja sobie wezwę kogoś do pomocy. Nie widzę powodu, żeby tego nie zrobić. Co my tu mamy? Snajpa, mina, ej, miny. Kurde, czym się rzucało miny? O, dobra. Tak, jedna. Druga. Chyba mogę tak rzucać, prawda? Trzecia. Oni nawet chyba w nie wejdą zaraz. Ej, dobra, już powinienem strzelać dawno temu. No. Jeszcze raz. No właśnie, eksplodujące samochody zabijają więcej żołnierzy. Ej, kolejne wielobójstwo. Niezła celność z granatnikiem, piechol. Ej, moment tutaj, kurde, się kręci, no. No, ale wszedł na minę. Dosłownie. Oj, czyżbyś mi głowiec? Nie, to kto mnie tam widzi z dołu? Nie wiem, trochę na ślepo strzelam, może stoją gdzieś dalej. O, cicho, cię, bo nadjeżdżają. O. Trafiony, zatopiony. O, poprawka. Ej, ale nie wierzę, że poprawką mnie trafiłem. Oj, bo on zaraz tu wybiegnie. No widzą, że tu stoję, ale nikt do mnie nie strzela. Ej, gdzie on jest? Dobra, kit, bo biegną następni. Oj. Ale helikopterem mówimy stanowcze nie. No pięknie. Wystarczył jeden. Oj, słabo. No wiem, że lepiej snajpom by było to zrobić, ale... Oj, kurde, nas... Oj, dobra, leczonko.
Na, kurde, tuż obok, tuż obok. Oj, to był zły strzał. Ej! A wy co tutaj robicie, przepraszam bardzo? Co jest grane? Oj, 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 oj. Dobrze zginął, dobrze zginął. Kurde, jeszcze ci. Dobra, gdzie jest ten śmigłowiec? Jest. No, znowu nie trafiłem. No i kolejny raz. Nie, dobra, trochę wyżej trzeba. No, no co wy gadacie? No, oj, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Zaraz mnie zabiją chyba. Nie, no muszę w niego trafić. Ej, co my tu mamy jeszcze? O kurde. Hit. Aaa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 
kupiłem sobie amunicję do SMG. Przez co mamy tu delikatnie utrudnione zadanie, kiedy oni już są blisko. Kurde, jednak mogłem zostawić miotacz płomieni. Tutaj naprawdę by sprawił, żeby się nie mogli po prostu zbliżyć do mnie. Dobra, i dziękujmy Bogu, albo raczej deweloperom za dobrze rozlokowane checkpointy w misjach. Okej, okej, ale spluwy do wynajęcia, znowu. Szybciutko. Okej, teraz tak. Czy trafimy w niego? Oj, pięknie. Kolejny gdzieś tam biegł, ale najpierw pojazdy jakieś pewnie. Dobra, oczywiście porzucajmy miny. O, dobra, jadą. Spokojnie, spokojnie. No przestań rzucać te miny! Kurde, no przecież widzieliście, że zmieniłem broń już dawno temu. Ale to dalej niewielobójstwo. To dalej niewielobójstwo. Gdzie mi tam, kurde, wchodzisz po gzymsie? No, wreszcie jakieś wielobójstwo, ale nie, serio. Tutaj trzeba rzucić minę. Jakby miał ktoś podejść. Przypadkiem. Dobra, wysadziłem skład amunicji. To zwróci ich uwagę. No, lubię wielobójstwa, ale fajnie by byłaby jeszcze przy tym eksplodował samochód, bo lepsze wrażenie. Gdzie? Gdzie jest? Aj, dobra, już helikoptery. Wyrzutnia rakiet by się przydała, serio. No, spadniesz? Idealnie, idealnie, pięknie. Snajper? Już się czai, no patrzcie, no. Ej, ale właśnie, kurde, zaraz mi się granatniki skończą. Może być problem. Już całkiem niedługo, ale kurde, oj, ten jeszcze żyje. Spokojnie, bo teraz helikopter się skupił na mnie. Teraz się muszę skupić na nim. No, kurczę, ej, ale serio? To myślałem, że już trafiło. Nie? Dobra, inna metoda, inny sposób. Czy idzie wypatrzyć pilota? Ej, jest tam. Faktycznie. Ej, a wiecie co, jednak może tak. No. God damn it! No cóż, skoro tak się nie da, to faktycznie muszę spróbować w ten sposób. Szkoda, że kurczę nie jest półautomatyczna, no. Że pokaże strzale, musi przeładować, niestety. No, wstrzymaj oddech. Nie. Ale jeszcze jeden. Kurde, no. To nie jest wcale takie trudne, piechol. No, chyba, że on jest osłonięty. No, nie. Dobra, fuck it, ej. Już wiem. John Rambo. No, ej, John Rambo. No, i o to chodzi, to rozumiem. Po to kupowałem te strzały. Dokładnie po to. Ja lepiej granatnikiem. On to Sabal? How the hell do I get up to the braziers? Climb, brother. Climb. No dobra, tam widzę miejsce do wspinaczki, ej? No właśnie, pozwól, że cię podniosę, bo już mi nie będziesz tutaj przydatna w ogóle. Tutaj coś jest. No właśnie, zmienimy już na zwykłe, żebym przypadkiem komuś z odległości połowy metra nie wypłacił strzały eksplodującej. Bo to się... Ej, no tutaj była amunicja, no nie wierzę! No tak. Takie ułatwienie, a ja się okazałem jeszcze większym debilem. Niż przewidzieli twórcy. Ej, dobra, może? O! No, ej, powiedzcie, że...
To nie było ładne. Kurde, czemu się ześlizgnąłem? No ale... No, no. Złap to kotwiczko, proszę. No. Jeszcze nie. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze mnie nie widział. Dobra, co tam mam? SMG. Dobra, rozpalmy najpierw jedno. No powinieneś mnie już widzieć. Jeżeli mnie jeszcze nie widzisz, to jesteś, kurde, delikatnie ślepy. Ej, dobra, bo za dużo ich tam się plącze. Jeszcze nawet mnie nie widzą. Ej, to jest kolejne palenisko. O, moment, zaraz, chwilę. Najpierw muszę ich pozabijać. O, tego. Serio, ja stoję koło ognia, koło najjaśniejszego punktu. A oni mnie nie widzą. No. Dobra, ale tam raczej nie dolecę. Ani też nie przeskoczę. No właśnie, tutaj. Tak zróbmy. Delikatny wall running teraz, albo nie. Oj, 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 oj. No huśtaj się, huśtaj, proszę. Potrzebujesz więcej liny? Dobra, nie ma problemu. Tylko serio, zaraz zaczną do mnie strzelać. Więc ja byś mógł to zrobić tak, wiesz. Już! O! Pięknie. Aha, no tym kończy się właśnie ta misja. No ale królewska armia jeszcze tam jest na dole gdzieś. Gdzie mamy iść, Amita? Ej, dobra, sprawdźmy. Tak właściwie. No, ej, ja tu nic nie widzę. Do Shanath miałem iść. Gdzie to jest? Ej, tu, nie no, to jest Longinus. A to była wyraźnie, ej, a może tu? Może Nur to była, bo serio, on tak cicho telewizor, że słyszę głosy, ok, ale nie rozpoznaję. No teraz w ogóle ciężko mi było powiedzieć rozpoznać na początku. Dobra, może to jest to. Faktycznie. Ale ok, jeszcze lot wiewiórką. trzy kilometry. Spokojnie, lecąc w ten sposób nie będzie problemu, żeby zaraz skrócić ten dystans diametralnie. Ej, nie, kurde, opadamy. Niedobrze, ale dobra, sprawdźmy tą teorię. Tak, jak się puszczało? No jak się puszczało? O ja, nie, no dobra. Nie o to mi w ogóle chodziło. Chciałem sprawdzić, czy można latać w nieskończoność, używając spadochronu, później wiewiórki, spadochronu i wiewiórki, tak w kółko. Bo tam jest takie podciągnięcie do góry. W pierwszej fazie. Sorry, pagan, że ci przerywam. Being someone else's hired gun does not suit you, my boy. Why do you think Amitai and Sabal are trying so hard to woo you? They're afraid of you, Andrzej. And they damn well should be. No, jakby na to nie spojrzeć, znowu protagonista w serii Far Cry jest największym kozakiem ze wszystkich, bo przed jego przybyciem nie działo się praktycznie nic. Stagnacja w tym konflikcie, a przychodzi Andrzej. No i nagle tutaj jakieś płonące pola opium, zabijane tygrysy, wilki. Ogólnie królewska armia się boi, no dzieje się dużo, ale zawsze tak jest, no musi tak być, no sorry. Nikt nie chciałby być w grze typowym szarym pionkiem, takim co naprawdę ma za zadanie siedź tutaj i pilnuj, i pilnuje 5 godzin i nic się nie dzieje. No trzeba być głównym bohaterem, trzeba grać pierwsze skrzypce. Ej, tam były jakieś zwierzaczki. Kurde, sorry. Ale dobra, kochani. W tym miejscu skończmy ten odcinek z Far Cry 4. Zaraz zasiadam do następnego, więc się nie martwcie. Ale tymczasem żegnam się z wami. Wielkie dzięki za oglądanie. Pozdro, cześć, hej!